kilku, a nawet kilkunastu dni na szczecineckim cmentarzu widać wielkie porządki. Tak zwykle bywa przed Dniem Wszystkich Świętych. Porządkowane są groby, myte pomniki, grabione liście i usuwane śmieci. W ruch idą miotły, szczotki i inne akcesoria do sprzątania. Groby są przystrajane, zapalane są znicze. Przy cmentarzu, na targowisku na straganach można kupić wszystko, co potrzebne jest do przystrojenia grobu. Kwiaty, znicze, stroiki, wiązanki i inne akcesoria. Ceny zróżnicowane. Znicze i wkłady można kupić już od złotówki. Ceny kwiatów też są zróżnicowane w zależności od rodzaju i wielkości. Szczecinecka nekropolia położona jest przy skrzyżowaniu dróg numer 11 i 20, dlatego większych zmian w organizacji ruchu przy cmentarzu nie będzie. Jedyne zmiany to czasowe zakazy zatrzymywania się na ulicach Cieślaka, Słupskiej i Narutowicza w pobliżu nekropolii. Na przejściach dla pieszych w pobliżu cmentarza ruchem kierują policjanci. Dla zmotoryzowanych są wyznaczone specjalne parkingi na terenie bazy PKS, przy pobliskich marketach oraz przy mecu. Od dziś komunikacja miejska uruchamia dodatkowe kursy autobusów linii numer 2, które w godzinach od 9 do 18 kursować będą co 15 minut. Natomiast 1 listopada autobusy dwójki w godzinach od 8 do 18 kursowały będą co 10 minut. Ponadto uruchomione będą dodatkowe kursy na liniach numer 11 i 13. W Dzień Wszystkich Świętych, jak co roku, Stowarzyszenie Hospicjum Domowe imienia Świętego Franciszka z Asyżu organizuje publiczną kwestę na cmentarzach na terenie powiatu. Dochód z kwesty zostanie przeznaczony na budowę hospicjum stacjonarnego. W kwestie wezmą udział przedstawiciele władz miasta i powiatu, członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele różnych firm i instytucji. Po raz już kolejny będziemy kwestować na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum w Szczecinku. Jak Państwo wiecie, zawsze organizujemy na cmentarzu i naszym komunalnym Szczecinku, ale i również w powiecie szczecineckim zbiórkę. W tym dniu będziemy właśnie kwestować na rzecz budowy hospicjum w Szczecinku. Kwestujemy 1 listopada na cmentarzu komunalnym w Szczecinku od godziny 9 do godziny 16. W jaki sposób poznamy osoby, które kwestują? Drodzy Państwo, osoba kwestująca będzie miała przede wszystkim identyfikator. Osoba kwestująca będzie miała imię i nazwisko, tak? Czyli będziemy można się z nią w taki sposób identyfikować. Taki ten odbiór tych puszek do kwestowania zawsze się odbywa jak gdyby 15 minut przed pełną godziną przy głównej kaplicy przy cmentarzu. No pamiętajmy jeszcze, żeby ta druga strona była ofiarna. Zapraszamy. Muszę Państwu powiedzieć, że ludzie są kochani i naprawdę, jak widzą kwestujących, to chyba nie ma osoby, która by nie wrzuciła do puszki każdego grosika, bo jak Państwo wiecie, każdy grosik się liczy, tak? Ta kwesta, jak gdyby przyjmuje już taką rangę wpisująca się w ten dniu 1 listopada i myślę, że już nikt nie będzie zdziwiony, jak zobaczy osobę kwestującą, mam przy nim harcerza czy wolontariusza. To jeszcze jedno pytanie, od której do której godziny będzie kwesta, bo gdyby ktoś chciał się wybrać na cmentarz wtedy akurat, kiedy może coś wrzucić, żeby wiedział. Kwesta jest 1 listopada od godziny 9 do godziny 16. Halloween kojarzy się zawsze z czymś strasznym, a w tym przypadku tak nie było. W Halloween na wesoło w Sapiku straszne czarownice i duchy bawiły się razem, tańczyły w rytmie znanych przebojów i uczestniczyły w przygotowanych konkursach. Konkurencje były oceniane oraz nagradzane przez dobre duszki. Wybrano króla i królową, a trzy główne nagrody, ogromne dynie, powędrowały do uczestników, których numer został wylosowany. Na zakończenie na dzieci czekał słodki poczęstunek. Zainteresowani mieszkańcy Szczecinka dowiedzieli się, kim był Budda, czym kierował się w życiu, kim byli jego uczniowie i co robić, by być szczęśliwym. Na te i inne wiele pytań odpowiedział polski nauczyciel buddyzmu Tadeusz Uchto, buddysta od ponad 30 lat. Wykład wzbogacony został prezentacjami multimedialnymi. Zdaniem nauczyciela buddyzm należy praktykować, by go zrozumieć i poznać. Praktyka pozwala na doświadczenie czegoś więcej niż tylko zdobycie informacji. Spotkanie z buddystą odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Ostatnią sesję Rady Gminy Szczecinek zdominowały sprawy oświatowe. Przed rozpoczęciem obrad pożegnano odchodzącą na emeryturę nauczycielkę z Parsencka, a potem dyskusja oscylowała w większości wokół oświaty. Radni m.in. zastanawiali się, co zrobić, by dzieci z terenu gminy uczęszczały do szkół gminnych. Przy wyborze szkoły decydują nie tylko względy edukacyjne, ale także inne, które w szkołach gminnych nie zawsze są spełniane. Ponadto radni dokonali wyboru ławników Sądu Rejonowego w Szczecinku, poznali program pomocy ludziom biednym oraz usuwania przesłanek ekonomiczno-społecznych do wykluczenia. Obrady rady można śledzić na stronach internetowych TV Zachód i gminy Szczecinek. Z udziałem zawodniczek Akrobatycznego Klubu Sportowego Daszbur i Uczniowskiego Klubu Sportowego Szóstka Szczecinek w Budapeszcie odbyły się Mistrzostwa Europy Fitness Dzieci. Nominację z ramienia Polskiego Związku Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego otrzymały Maja Bartoszek, Liwia Stańczykowska, Róża Andrzejewska, Karolina Pietrzyk, Aleksandra Niedźwiedź i Oliwia Kumorowska. Dziewczęta rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych. W rundzie pierwszej wykonywały układ gimnastyczny do dowolnej muzyki, w rundzie drugiej prezentowały pokaz sylwetki sportowej. Najwyżej ocenione zostały Liwia Stańczykowska i Karolina Pietrzyk, które uplasowały się na 10. miejscu. Telewizja Wektra jest jedynym operatorem, który transmituje na żywo emocjonujące wydarzenia niedostępne u żadnego z nadawców. Propozycja na najbliższy weekend to następujące mecze. Pierwsza Liga Koszykówki Mężczyzn. Dziś godzina 17. WKS Śląsk Wrocław, Miasto Szkła Krosno. Również dziś o godzinie 20. Legia Warszawa, Max Elektro Sokół Łańcut. Druga Liga Piłki Nożnej. 31 października. Czyli jutro godzina 13. Gry w Wejherowo, Raków Częstochowa. Pierwsza Liga Koszykówki Kobiet, Tauron Basket Liga Kobiet. Jutro sobota godzina 18. Ślęza Wrocław, Artego Bydgoszcz. Mecze w wersji SD będą dostępne na kanale 255 dekodera cyfrowego Wektry. Najmłodsza grupa Gromu rozegrała kolejny mecz sparingowy z rówieśniczkami. Tym razem przy okazji turnieju ogólnopolskiego w Drawsku młode koszykarki z Turowa starły się z drużyną gospodarzy. Po bardzo zaciętym spotkaniu i wielkich emocjach w końcówce zaledwie jednym punktem okazały się lepsze gospodynie. Była walka i zaciętość do ostatniego gwizdka. Widać postęp w grze podobiecznych Grzegorza Bolechowskiego. Kolejne doświadczenie boiskowe procentuje. Grom Turowo, UKS Olimpijczyk Drawsko-Pomorskie 23-24. Dziś w programie samorządowym powiatu szczecineckiego starosta Krzysztof Lis pochwali się wyróżnieniem, które zostało przyznane Powiatowemu Urzędowi Pracy. W klasyfikacji rankingowej, które prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, szczecinecki urząd uplasował się na 28. miejscu w Polsce i pierwszym w województwie. Czym zasłużył się szczecinecki pośredniak, dowiemy się oglądając audycję samorządową w dalszej części programu. W poniedziałek zbierze się Rada Miasta. Będzie to sesja poświęcona podatkom lokalnym. Radni podejmą uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wysokości stawek podatku od środków transportowych, wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Ponadto określą wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Początek obrad o godzinie 8. Szczecineckie Prawo i Sprawiedliwość podsumowało kampanię wyborczą. Podczas konferencji prasowej omówiono przebieg i efekty prowadzonej akcji. Kampania była skuteczna. Kandydatka ze Szczecinka, Małgorzata Golińska, otrzymała drugi wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości i zdobyła mandat poselski. Sama zainteresowana podkreślała, że jest to zasługa całej drużyny i, korzystając z okazji, podziękowała wszystkim, którzy ją wspomogli. Podziękowała również wyborcom za oddane głosy.
wszystkim tym, którzy mimo pewnie pewnego zniechęcenia zdecydowali się jednak podejść do urny i oddać swój głos. I bez względu na to, na kogo głosowali, ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szczególnie dziękuję jednak tym, którzy poparli w tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość. W naszym okręgu 40 mieliśmy tak mocną pozycję, że nasze podziękowania to dzisiaj to jest wielki ukłon w państwa stronę. Ja nie ukrywam również, że bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które zdecydowały się zaufać mojej osobie i deklaruję, że zrobię wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść. Ze swojej strony chciałabym też podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w tą kampanię wyborczą. Wszystkim, począwszy od tych, którzy zbierali podpisy na listach poparcia. Wszystkim tym, którzy roznosili ulotki, którzy rozwieszali banery, plakaty. Również tym, którzy wyrażali zgodę na to, żeby taki baner na swojej prywatnej posesji umieścić. Dziękuję wszystkim tym, którzy brali ze mną udział w spotkaniach wyjazdowych i tych na miejscu. Dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli na siebie cały ciężar organizacyjny tej mojej kampanii, a więc tutaj wymienionemu Pawłowi Rybakowi, Tomkowi Wójcikowi i wszystkim szefom struktur powiatowych, bo bez nich, bez tej drużyny nie byłoby tego sukcesu. Co dalej? No, nie ukrywam, że jesteśmy w trakcie organizowania się na terenie naszego powiatu. Biuro poselskie będzie na pewno w Szczecinku miało swoją główną siedzibę. Ja zadeklarowałam, że będę chciała pracować w dwóch komisjach sejmowych. W Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i w Komisji Samorządu Terytorialnego i mam nadzieję, że tak również się stanie i będę mogła w tych pracach, w tych komisjach brać udział. Oczywiście wszelkie deklaracje, które składałam w trakcie kampanii wyborczej, a więc to, że będę czuwać nad losem polskich rodzin, nad losem młodych ludzi, nad lasami państwowymi, nad polską ziemią, nad rolnikami, nad samorządowcami. To wszystko pozostaje aktualne i z mojej strony zrobię wszystko, aby kontakt, który z wami, szanowni wyborcy, nawiązałam w trakcie tej kampanii wyborczej, pozostał utrzymany i nie ograniczał się wyłącznie do kontaktu przez szklany ekran. Dziękuję bardzo. W sobotę, czyli już jutro, 31 października o godzinie 15 w budynku Sapiku przy ulicy 9 Maja 12 odbędzie się bal Wszystkich Świętych. Już po raz drugi w Szczecinku zostanie zorganizowana impreza dla dzieci, która jest chrześcijańską alternatywą dla Halloween. Również jutro o godzinie 17 w kinie Wolność odbędzie się nowojorska transmisja słynnej opery Wagnera Tannhauser. Również jutro w Wektrze można śledzić walkę Pudzianowskiego z Grahamem. Możliwość obejrzenia należy zamówić, dzwoniąc pod numer telefonu 601-601-601. To już wszystko w aktualnościach. Za chwilę reklamy, a po reklamach okruchy na niedzielę. Thank you.